Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym albumem. Tym razem albumem wykonanym w całości z kolekcji Vintage Garden Scrap and Me. Jest to album wykonany na podstawie warsztatów z Ani z kanału Ania Tworzy. Natomiast album się nazywał ten warsztatowy bodajże Ważne Chwile. Natomiast ja, mimo że mam kit warsztatowy, to na razie postanowiłam sobie wykonać ten album z innymi papierami, troszeczkę w innej wersji. No, taki był mój zamysł. Bardzo jestem ciekawa, czy Wam się podoba. Album jest na sprzedaż, także można go nabyć. Zapraszam serdecznie do kontaktu, jeżeli Wam się spodoba. Album jest ozdobiony napisem z wykrojnika Craft & You Design, który jest przepiękny, bardzo mi się podoba. Delikatny, ładny, nie za duży. Obity jest w płótno typu kłaczek, takie flokowe, fajne płótno czerwone. Podbity jest wszędzie złotym kolorem. Prezentuje się w ten sposób. Z tyłu będzie jeszcze przyklejone moje logo. Album jest typu gatefold, ma 4 karty. Otwiera się na boki. No i zobaczcie sami. W ten sposób się otwiera. I tutaj mamy z jednej i z drugiej strony klapki otwierane do góry i kieszonki z tagami oklejonymi z jednej strony papierem skrapowym, z drugiej strony zestawiony jest papier kraftowy po to, żeby sobie zrobić na nim na przykład notatki. I klapki dodatkowo są miejscem na zdjęcia 9x13. Tutaj sobie możemy zdjęcia 9x13 wkleić. Z jednej i z drugiej strony mamy takie klapeczki właśnie. Tak to wygląda. Pierwsza strona to jest strona zamykana na kółeczka i sznureczek. Mamy dwie klapki na zdjęcia. Tutaj musicie zobaczyć stempelki na zdjęcia 10x15. Całość jest otwierana tutaj jeszcze do góry i na dół. I tutaj mamy element pop-up. Tutaj mam miejsce na zdjęcie, tu mam miejsce na zdjęcie i tutaj nam również wejdzie zdjęcie 10x15, podobnie zresztą jak na górze też zdjęcie 10x15 nam się ładnie zmieści. Na dole jest dokładnie ta sama sytuacja, też zdjęcie 10x15 nam wejdzie idealnie. Także tych miejsc na zdjęcia w całym albumie jest bardzo dużo, ja oczywiście jak zwykle nie policzyłam na ile jest zdjęć ten album, ale naprawdę dużo. Takim kolorem przewodnim, dodatkowym do kraftu i do tej czerwieni jest złoto, które myślę, że w tym zestawieniu prezentuje się po prostu idealnie. Następna strona to jest duża ramka na zdjęcie, która jest troszeczkę podniesiona do góry, tak żebyśmy mogli zdjęcie 10x15 tutaj od góry ładnie włożyć. Tutaj mogę Wam pokazać w ten sposób, idealnie zdjęcie 10x15 wchodzi do środka. Karta jest otwierana w bok i tutaj mamy klapkę otwieraną do góry na jedno zdjęcie 10x15. Mamy kieszonkę, w której mamy maty na zdjęcia 10x15 i tutaj też mamy kieszonkę, w której mam miejsce na zdjęcia 10x15. Druga strona to jest książeczka otwierana do góry raz, mamy miejsce na dwa zdjęcia, całość jest otwierana w bok. I tutaj mamy skośną kieszeń, w której mamy też włożone maty na zdjęcia 10x15. Ja stempelki zawsze przyklejam poziomo, rzadko mi się zdarza pionowo, natomiast to nie znaczy, że to jest miejsce na zdjęcia poziome. To jest miejsce na takie zdjęcia, jakie sobie osoba, która będzie miała ten album, zdecyduje. Tylna strona to jest kolejna ramka na zdjęcie, która jest wkładana tutaj od tej strony. Tu można wsunąć sobie zdjęcie. Całość jest otwierana do góry, mamy klapkę otwieraną w bok i tutaj mamy miejsce na kolejne zdjęcia i tutaj mamy również miejsce na kolejne zdjęcia. Wracamy do tej strony, tutaj mamy klapkę otwieraną w dół i całość ciągniemy i mamy przepiękny wodospad dynamiczny na kolejne zdjęcia 10x15. Tych zdjęć tutaj też sporo wejdzie i całość jest zamykana na magnesik. Następna strona, tutaj ta z tej strony, to jest znowuż ramka na zdjęcie. Tutaj jest zdjęcie wklejane też od tej strony.
Też 10 na 15, akurat złapałam 9 na 13, ale też zdjęcie 10 na 15 nam tutaj wchodzi. Całość jest otwierana w dół. Mamy miejsce tutaj na zdjęcie. Mamy dwie klapki otwierane na boki. Klapkę otwieraną w dół. I tutaj mamy kolejną kieszeń, w której mamy maty na zdjęcie. Tu możecie zaobserwować zmianę dziurkacza, bo na początku był taki dziurkacz troszeczkę inny. Później już zaczęłam wykorzystywać dziurkacz Marty Stewart Cherish. Ale to niestety wynika z tego, że tamten dziurkacz mi się popsuł. Ale i tak uważam, że to fajnie wygląda i to wcale nie przeszkadza. Tutaj mamy klapeczki otwierane na prawo, na lewo, na prawo. I tutaj mamy kolejną klapeczkę otwieraną w prawo. Tu mamy książeczkę, magnes na dwa zdjęcia albo trzy. I tutaj mamy kolejne maty za paseczkiem zwanym bodybandem. Tak to się ładnie prezentuje. I trzy madełko w kształcie serduszka też wycięte z wykrojnika. Następna strona to są znowuż, to jest znowuż ramka na zdjęcie, znowuż zdjęcie wkładane od góry. Tutaj tę rameczkę. I całość jest otwierana do góry i mamy element pop-up na 4 zdjęcia 10 na 15. I teraz na tej dolnej części, tutaj tej, mamy mechanizm z takim przesuwnym paseczkiem, troszeczkę zmodyfikowany w stosunku do tego, co jest na warsztatach u Ani, dlatego że u Ani są klapki otwierane tylko do góry, a u mnie mamy klapki otwierane najpierw w bok, a później do góry. I z drugiej strony mamy dokładnie to samo, klapka w bok i klapka do góry. I paseczek zrobiony na tyle gruby, że jak dojdą nam tam zdjęcia, to dalej nam to będzie ładnie, swobodnie chodziło. Tak się prezentuje cały album. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzach. A jakby ktoś chciał ten album nabyć, to również zapraszam do kontaktu albo przez stronę na Facebooku Magdziarkowy Handmade, albo przez maila mojego. Jak będziecie zainteresowani, to napiszcie w komentarzu, to Wam tego maila wyślę. Oczywiście. Zapraszam Was serdecznie. Pozdrawiam cieplutko. Trzymajcie się. Pa, pa.